Polskie Radio Białystok. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. To może zaczniemy od wiosny. Już widać ją w parku. Jeszcze chyba nie, znaczy takie początki są już skowronki, lecą czajki, czyli taka forpoczta, gęsi oczywiście, ale nie ma jeszcze takich ptaków batalionów, na przykład ptaków siewkowych. Niestety nie widziałem jeszcze bociana też, także mimo, że codziennie gdzieś przemierzam to trasy, ale staram się zobaczyć właśnie lecącego, może nie patrzę na w dół. Żeby nie zapeszyć, to po pierwsze. Po drugie, co z wodą? No wody jest mało, mimo że ją widać w rzece, to jednak o tej porze roku, tak z wieloletnich obserwacji meteorologicznych, powinno być jej około metr więcej, prawda? Mamy dzisiaj 220 burzynie, taki stan wody, natomiast powinno być 320, żeby ta dolina tętniła życiem, prawda? Żeby była wypełniona wodą. No, taka jest sytuacja. Z reguły o tej porze roku to wody było po horyzont, jak po horyzont, tak. Bo dopiero się topiła Biebrza, można powiedzieć, że dopiero rozmarzała, bo to jest, przecież mamy pierwsze dni marca, czyli powinna być jeszcze rzeka w zasadzie zamarznięta, dopiero się topić, prawda, dopiero rozlewać się. To jest, no, z 7000 kilometrów kwadratowych, prawda, bo Biebrza ma taką dużą zlewnię. Panie dyrektorze, co bez wody? W związku z tym park się ostanie? No, czy bagna się osuszą? No bo to już kolejny rok z rzędu będzie z niską wodą. No pewne zjawiska bardzo szybko będą postępowały. To, co dla nas jest najważniejsze, to utrzymanie tych ekosystemów nieleśnych, czyli bagien i torfowiec. No, jeżeli nie będzie wody, to wkroczy las i będzie... Nie chcę powiedzieć, że będzie, może być puszcza kolejna, prawda, nam tej puszczy nie potrzeba, bo jeszcze lasów mamy dużo, natomiast nam najbardziej zależy na tych ekosystemach nieleśnych i wodnych. Trochę robimy, a można za powiedzieć... Za chwilę przejdziemy do tego, jak odzyskać wodę, tak. Ale no, przypomnijmy, że bagna to jest taka fajna gąbka, która jest bardzo istotna dla przyrody. Jeden z naukowców chyba Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego obliczył, że kilkadziesiąt razy więcej bagna są w stanie wchłonąć wody, niż zbudowaliśmy w okolicach różnorodnych zbiorników retencyjnych. Tak, no i to można powiedzieć jest bezpłatne, natomiast budowa zbiorników retencyjnych kosztuje. Pociąga ze sobą ogromne pieniądze. Wydajemy wieści z parku, tam będzie artykuł pana profesora Kotowskiego niedługo też na temat właśnie tej potrzeby ochrony mokradeł, bo i po co one są na tym świecie. Że deponują węgiel, to wiemy, ale też tak obrazowo można powiedzieć, że to są takie nerki nasze, prawda? Bo to wszystko, co troszkę brudniejsze spływa w tą dolinę każdych mokradeł, w dolinę każdych mokradeł, to też się oczyszcza, prawda? Więc bagna mają wielorakie znaczenie. O nerki powinniśmy zawsze dbać. To warto o tym pamiętać. Co zrobić, żeby odzyskać wodę? Bo bagna biebrzańskie zostały w poprzednich latach i nawet w poprzednim stuleciu osuszone. Trochę osuszone. No właśnie wszystkie ważne dopływy, czy główne dopływy, no tak się historycznie ułożyło, ale można powiedzieć od lodowców, że jak lodowiec uchodził się, topił, prawda, na północ bardziej, to te wszystkie wody spływały na południe, bo tu już było cieplej i te wszystkie rzeki, które te główne dopływy Biebrzy, czyli Ełk, Jegrznia i Rozpuda, tak, też Rozpuda jest dopływem, są w jakiś sposób zakończone jeziorami i są w jakiś sposób uregulowane już niestety, bo rzeka Ełk jest tym skierowana do kanału Rudzkiego i skrócony jej bieg. Mamy kanał woźnawiejski, gdzie rzeka Jegrznia też była przez wiele lat skrócony jej przebieg. No i wreszcie mamy kanał Augustowski i obok rzekę Nettę, która też ten kanał skraca znacznie bieg, więc w tych głównych dopływach musimy pilnować, żeby jak najwięcej wody też dopływało do Biebrzy, żeby tam nie zatrzymywano, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że na przykład tej zimy było brak wody, więc kanał Augustowski zatrzymywał wodę, żeby tam statki te pasażerskie nasze, którymi lubimy pływać, nie osiadły na mieliźnie, więc do Biebrzy już niewiele dopływało tej wody i
To jest jeden ze skutków takiego właśnie. Czyli co, powinniśmy te kanały zasypać? Nie, nie zasypać. Zamknąć? Nie. Zlikwidować? W pewnym sensie tak, ale tylko niektóre. I tutaj mam na myśli kanał Rudzki, który już jest zabudowany przez dwa jazy i teraz pracujemy nad takim węzłem Modzelówka, żeby skierować wodę do Growody. Nie całą, ale większość wody skierować do starej rzeki Ełk, żeby otworzyć, żeby ten obieg wody był dłuższy, prawda, żeby nie szybko kanałem Rudzkim, tak jak widzimy pod mostem w Osowcu, tak jak górska rzeka szybko uchodzi, ucieka ta woda, tylko żeby to zasilało te bagna w Biebrzańskim. Te inwestycje was czekają, ale nie tylko susza grozi Biebrzańskiemu Parkowi Narodowemu, również inwestycje infrastrukturalne. Myślę tutaj o Rail Baltice i S-16. Jakie tutaj wieści z frontu infrastrukturalnego? No tu w tej chwili taka cisza przed burzą, można powiedzieć, dostajemy jakieś tylko niewielkie informacje, a to w sprawie geologicznych tam badań, prawda, rozpoznania geologicznego, a w sprawie Rail Baltiki jakieś przyjeżdżają do nas co jakiś czas jacyś ludzie, którzy robią jakieś inwentaryzacje przyrodnicze, ale to nie jest to, na co czekamy. To nie jest to, nie ma tego głównego takiego... Nie odnosi pan wrażenia, że trochę kosmiczne te plany są? No tak, jeżeli patrzę na mapę, a czasami chcę się wczytać bardzo dokładnie, to tak jakby to rysował ktoś, kto na tym terenie nigdy nie był i nie widział tej przyrody. Tak jakoś ten ołówek, czy ten długopis, czy ta kreska prowadzona jest w takich miejscach, które no, naprawdę są bardzo cenne przyrodnicze, są przecinane. Czyli co, należałoby ich wszystkich zaprosić tutaj, posłów również, żeby zobaczyli ten teren, albo namówić, jeśli już się upieracie przy tych inwestycjach, no to pracujcie w terenie już zdegradowanym. Bo przecież i drogę mamy, i linię kolejową, i tutaj będzie tylko modernizacja przecież. No tak, ale my jesteśmy instytucją i przede wszystkim powinni przeczytać przepisy, jakie obowiązują w naszym kraju. My się opieramy o ustawę o ochronie przyrody. Nikt tam nie skreślił tych artykułów 34, 35, 36, prawda, które mówią o tym, że jeżeli takie inwestycje chce się realizować, to muszą być rozwiązania alternatywne rozpatrzone. Dopiero potem, jeżeli przemawiają za tym względy społeczne, to musi to być uzgodnione też z Unią Europejską, tak? My się tego dzisiaj tak boimy, ale przecież to by było okej, prawda? No, coś zaproponowaliśmy, przyjechaliby ludzie, którzy by na to zerknęli takim szerszym spojrzeniem, a nie tylko takim, można powiedzieć, partykularnym naszym spojrzeniem. Także my musimy się opierać o przepisy i tutaj zachęcam do przeczytania tych artykułów z ustawy o ochronie przyrody. I do wyjazdu w teren. Teraz będziemy mieli najpiękniejszą porę roku w Biebrzańskim Parku Narodowym, tak żeby wszyscy zobaczyli, co ewentualnie możemy stracić. Tak, myślę, że niedługo zobaczymy bataliony, także serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję bardzo za rozmowę.